uważam, że to jest doskonała wizyta. Jesteśmy bardzo zadowoleni i myśmy się spotkali w gronie nie tylko z panią premier, ale też z ministrami. Ja jestem bardzo zadowolony. Mogę zdradzić, że jakby mnie pan zapytał 21 kwietnia 2015 roku, kiedy ogłoszono tą nieszczęśliwą decyzję, ja już wtedy powiedziałem, że polska armia będzie latała śmigłowcami ze Świdnika i jak widać się nie myliłem i będzie latała śmigłowcami ze Świdnika, tak jak każda armia na świecie lata śmigłowcami własnej produkcji. Nikt nie robi takich rzeczy, żeby kupować śmigłowce z importu, mając w Polsce fabrykę, która od 60 lat produkuje śmigłowce. My od początku też sygnalizowaliśmy, że liczba zakupowanych śmigłowców była liczbą przypadkową. Najlepszym dowodem na to jest to, że chciano kupić najpierw 26, potem w trakcie przetargu zmieniono na 70, a potem po otwarciu ofert zmniejszono zakup do 50. To jest w ogóle kuriozum samo w sobie, wobec czego tak naprawdę poprzednicy nie do końca wiedzieli chyba, ile potrzeba naprawdę śmigłowców w Polsce. Armia wie, mamy sygnały z armii, my też wiemy i w specjalistycznych wersjach spokojnie będziemy dostarczali śmigłowce tyle, ile potrzeba.